jesteśmy na wywiadzie z zespołem Nie ma go tu. Ja nazywam się Tymek, ze mną jest Kasia. Naszymi gośćmi jest Ola oraz Kuba. Z Nie ma go tu. Z Nie ma go tu. Ciekawi nas bardzo historia nazwy waszego zespołu. Tak, o której rozmawialiśmy przed rozpoczęciem wywiadu. Sama historia wymyślania nazwy nie jest jakaś spektakularna. No, tak sprawdzałem, jak co brzmi, nie? No i rzeczywiście tam w tych historiach o zmartwychwstaniu pojawia się to, czemu szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu. Nie ma go tu, nie ma go tu. 3 razy u 3 ewangelistów to jest, to nie ma go tu. Zmartwychwstał. Nie? Więc tak myślę, no, jako jedno słowo w ogóle fajnie brzmi, tylko trochę tak jak jakiś taki Dragon Ball, nie? To tak jest japońska. No ale dzwonię do Oli, pytam, zawsze dzwonię do Oli i tak się konsultuję, no i że może to nie ma go tu, no i nie ma go tu. I wiecie, myśmy biorąc ten szyld za własny, myśmy nie mieli zielonego pojęcia, że to jest to. Myśmy nie mieli pojęcia, myśmy nie mieli zielonego pojęcia o zmartwychwstaniu. Wiecie, o wiecznym życiu w ciele, no chłopak z otyłością, nie? I wieczne życie w ciele, jakby teraz chudne. Ale tak, no przecież to było tak niezapoznane, tak niezrozumiane, zgorszeniem i głupstwem, nie? Nauka o zmartwychwstaniu, nie? Nauka krzyża. A nagle się jak nie wiem, jak nas Pan Bóg zaczął wprowadzać, jakieś tak w zrozumienie tego, nie? O co chodzi, że ci uczniowie jak biegną do grobu, że tam znajdują te szaty, a że to są te szaty, o których Baruch mówi, że jest płaszcz sprawiedliwości i korona chwały Najwyższego i że jest nowa tożsamość w Chrystusie i że w tych szatach jesteśmy na uczcie u siebie, nie? Że Bóg nas przyjmuje, że przesadza nas na honorowe miejsca. W sensie, Boże, po prostu ile tu treści, ile jakie to piękne, nie? Jakby to usprawiedliwienie, ale to jest... Tylko to pomiędzy wymyśleniem nazwy, a pisaniem piosenek typu Pieśń Sprawiedliwości czy innych o zmartwychwstaniu, no to są lata, słuchajcie, zmagania, że darmo jesteście zbawieni z łaski. Ja sobie myślę, nie umiem tego przyjąć, nie? I Jezus, jak to zgrzyta z tym, czego byłem całe życie uczony, nie? Ale klękło, tak. I to też jest ciekawe, że jeśli chodzi o Kościół katolicki, bo ten grunt mi jest znany, jest na przykład bardzo dużo mamy kolęd, o tym Bożym Narodzeniu się śpiewa i śpiewa. Bardzo dużo spieści wielkopostnych, tak jak Kuba mówił, my katolicy to lubimy, to tak przeżywać. Gorzkie żale. Tak jest. I wybija ta Wielkanoc i właściwie śpiewa się to zwycięzca śmierci, nie? I ludzie się rozchodzą do domów i właściwie jest po świętach. A my w Nie ma go tu, te święta robimy ludziom cały rok, święta wielkanocne. I tych treści właśnie o zmartwychwstaniu, o tym pustym grobie, o usprawiedliwieniu przez krzyż i przez zmartwychwstanie jest mnóstwo. I teraz też dzisiaj gramy koncert w czasie Wielkiego Postu i nie unikamy tego tematu, bo przecież to nie jest tak, że mamy nie głosić tego pustego grobu. Czujemy, że mamy głosić tę prawdę cały czas, że jest taka potrzeba i że ona jest wciąż nienasycona. I chyba dlatego wciąż jesteśmy z tym naszym szyldem Nie ma go tu. Też dość przewrotnym, bo bardzo dużo pytań pada właściwie, dlaczego taka nazwa? Ludzie mający się za wierzących nie rozumieją, że to Słowo Boże, tylko tłumaczą nam, że przecież On jest, a wy mówicie, że nie ma go tu. I to też jest, ja uważam, że to jest dobre, bo to prowokuje zawsze do rozmów i też do takiego głębszego przekazu, że nasz zespół jest po coś więcej. My nie przyjeżdżamy tutaj tylko po to, żeby podnieść ręce i, nie wiem, pokazać, że jesteśmy wierzący, tylko my przyjeżdżamy z bardzo konkretnym nauczaniem. Kuba w czasie tych koncertów opowiada historię o Jonaszu. Mam nadzieję, że będziecie mogli dzisiaj usłyszeć. Na pewno. I ona wspaniale rezonuje w ludziach, pozwala się utożsamić wręcz z tym miejscem, z tym brzuchem ryby, w którym Jonasz woła do Boga o łaskę. I ja myślę, że nigdy za wiele tych treści. I oczywiście cieszmy się Bożym Narodzeniem, współczujmy Jezusowi cierpiącemu podczas Wielkiego Postu, ale też uradujmy się tym, że jesteśmy zbawieni darmo i właśnie przez zmartwychwstanie ta rzeczywistość do nas przychodzi. Nie mam rozświata tego, lecz Pana ukrzyżowanego głosimy raz, przyjdzie znów. Nie mam rozświata tego, lecz
Czy zauważyliście jakąś różnicę w odbiorze widzów na przestrzeni ostatnich lat, od początku do dzisiaj? Myślę, że różnicy nie zauważyliśmy. Mam na myśli to, że ta widownia, nasi słuchacze zawsze byli nam bardzo życzliwi. Myślę, że my jesteśmy jakoś lepiej przygotowani do tego, żeby sprostać tym oczekiwaniom, z którymi oni na nasze koncerty przychodzą, bo pamiętam różne wpadki, jakie mieliśmy, choćby tam, nie wiem, z odsłuchami, co się przekładało na jakość tych występów. Natomiast rzeczywiście zawsze było tak, że niezależnie od tego, czy to były koncerty jakieś, nie wiem, mniejsze, malutkie, przy jakichś tam wspólnotach kościelnych, czy tak duże jak ten dzisiejszy, a od takich żeśmy zaczynali, dzięki zresztą współpracy z tym organizatorem, który tutaj odpowiada za to całe wydarzenie. Kiedy graliśmy właśnie w 2015 roku podczas trasy zatytułowanej Are You Ready to Say Yes? Tak, wtedy żeśmy grali. Zawsze nas przyjmowano z wielką serdecznością, życzliwością i odpowiadano na tę propozycję muzyczno-duchową, którą przywoziliśmy z wielkim takim, no z wielkim entuzjazmem. A od czego się to wszystko zaczęło w ogóle, cały zespół, idea? Byliśmy do 2015 roku, to... Tak. No trzeba się jeszcze cofnąć. No. Jeszcze się dalej trzeba cofnąć. Ja myślę, że zaczęło się tak naprawdę, Kuba, od... To muszę to powiedzieć. Od pierwszego projektu muzycznego, w którym ja brałam udział, Kuby jeszcze wtedy nie było, wspólnie ze znajomymi w duszpasterstwie w Krakowie, założyliśmy taki zespół uwielbieniowy. To było dawno temu, jak na tamte czasy to była bardzo nowatorska forma modlitwy w ogóle w kościele katolickim, bo ja jestem katoliczką. I nagraliśmy wtedy płytę. To była taka garażowa płyta, same covery, nie było, znaczy nie, no może ze trzy autorskie piosenki, jakość tego była, no taka dość przeciętna, ale stało się tak, że ta płyta trafiła w ręce Kuby. I teraz ty możesz tak powiedzieć. Tak, mieliśmy wspólnego kolegę, który, kolega myślał w ogóle, że jest częścią tamtego zespołu, ponieważ pomagał im nosić graty, a był moim serdecznym znajomym, który naprawiał mi komputer. I pamiętam, że zobowiązał się naprawić mi ten komputer pod warunkiem, że posłucham tej płyty. Ja działałem przy tym samym kościele co Ola, tylko nie w uwielbieniu, a bardziej przy muzyce liturgicznej. I tam właśnie pisałem piosenki na cztery głosy, które gdzieś tam schole mogły wykonywać. No i usłyszałem tę płytę. Płyta sama sobie mi się w ogóle nie spodobała, ale spodobał mi się wokal tej dziewczyny. I sobie myślę, tak, dobra, to ja zadzwonię do niej, czy tam napiszę. No i tak trochę wyszło, no bezczelnie i butnie. Tak, to wtedy taki byłem. To musiał Pan Bóg to przytrzymać na parę lat, żeby się tutaj troszkę to zmieniło i dojrzało. Ale tak napisałem, że wiesz, taki mam pomysł, że ja będę pisał piosenki, a Ty je będziesz śpiewać. I że razem po prostu daleko zajdziemy. Troszkę inaczej było. Ty napisałeś, że Ty masz piosenki napisane. I tutaj tak, i tutaj muszę się przyznać do pewnego kłamstwa, bo rzeczywiście powiedziałem, że mam piosenki. Prawdą i nieprawdą. Nie były gotowe, nie? Ale takie piosenki jak Przybądź Święty czy Amen, to były piosenki, które już gdzieś tam w szuflacie zaczynały zalegać, tak? Ale było tak, że powiedziałem Oli, że mam piosenki, umówiliśmy się na spotkanie, w sensie, no, nie wiedziałem, że ona będzie aż tak entuzjastycznie nastawiona do projektu, już z gitarą tam leciała, tak? A ja nie miałem piosenki i wiecie, i to było śmieszne, bo w sensie, Boże, nie mam piosenki, szybko. I napisałem taką piosenkę. Możesz zaśpiewać nawet, Chwała niewinnie zabitemu barankowi. Uwaga i zobaczymy, czy skojarzycie, czy widzowie skojarzą. Co to za piosenka? To jest ważne, graliśmy na pierwszym naszym spotkaniu właśnie tę piosenkę. Tak. Idzie ona tak. Chwała niewinnie zabitemu barankowi, Jezusowi, Chrystusowi Zbawcy. No, a po latach można było usłyszeć tę piosenkę właśnie. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wow. Światowe Dni Młodzieży. Tak, ja do tego mówię, że i tu jesteśmy w 2009 roku gdzieś, jak poznajemy się z Olą, gramy tę pierwszą piosenkę, potem gramy Amen, gramy Nie umrę, gramy Przybądź Święty, gramy Eloi, które będzie dzisiaj też, ale i w ogóle to był taki projekt, gdzie wszyscy ci nasi znajomi z różnych kontekstów się gromadzili, robiliśmy wielkie chóry, tak? I nic, nie? Jakby
umarło to, nie? W sensie takim, że ocalała nasza relacja, nasza przyjaźń, znaczy, tak? Która ja uważam, że to nie umarło, tylko Pan Bóg po prostu wstrzymał na zatrzymał, ten nie? projekt, nie? Mhm. Po prostu nie poszło to do przodu i stwierdziliśmy, dobra, zostawiamy. Tak, i obudziło się to w 2013, tak, 13, 14, kiedy właśnie papież Franciszek tam w Rio, tak, w Rio ogłosił, że kolejny SDM będzie w Krakowie. I wtedy Ola zadzwoniła i mówi, ej, a wiedziała, że ja mam takie marzenie od 2000 roku. Mnie się naprawdę to marzyło, tak totalnie wymysł z czapy, nie, napisać piosenkę, która by pomagała ludziom się modlić, która... Ja w ogóle nie byłem jakoś pobożny, żywiąc to marzenie wtedy, jakoś szczególnie, nie wiem, po prostu przyszło. Napisać taką piosenkę, która by była jak taka brona zapuszczona w ziemię, która ryje po prostu w sercu, robi przestrzeń dla ziarna, żeby to było takie, nie wiem, poruszające, estetyczne, ale też właśnie duchowo zapładniające, nie? Coś takiego mi się wymyśliło. Jola dzwoni, światowe będą w Krakowie, nie myślisz, że to znak, może napiszemy piosenkę na konkurs. No i wiadomo było, że napiszemy piosenkę na konkurs i z tą naszą pierwociną, z tą chwała niewinnie zabitemu barankowi, z którą ja nie miałem przez lata pomysłu, co z tym zrobić, bo co próbowałem to jakoś zaaranżować, to wychodziło to tak niefajnie, i raczej się odejmowało tej głównej kantylenie niż dodawało. Nagle po prostu, słuchajcie, jak to odpaliło, no to poszło, zmieniły się słowa, no i zgłosiliśmy to na koncert i tara! Na konkurs, tak. No tak, na konkurs. Bo był ogłoszony konkurs na hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Otwarty dla wszystkich, można było po prostu nadesłać swoje propozycje, więc my przygotowaliśmy wspólnie nagranie Błogosławionych i jakby czyjąc tę długą historię krótką, wygraliśmy konkurs. I to jeszcze jest bardzo ciekawe, bo ta historia ma też takie umocowanie w górze i potwierdzenie, bardzo chętnie o tym opowiem, jeśli mogę. Rzeczywiście ja w 2013 trafiłem do wspólnoty charyzmatycznej, dołączyłem do tych, co uwielbiają Pana, tak, a nie tylko... Do nas. Nie tylko, tak, wygrała. Nie, ale rzeczywiście jakby otworzyłem się na taką formę modlitwy. No i było tak, że jakby bardzo, bardzo dużo zawdzięczam tej krakowskiej wspólnocie, która mi opowiedziała o Bogu w troszkę inny sposób, nie? I ośmieliła mnie do tego, żeby z tego nieba na ziemię ściągać różne rzeczy. No i pamiętam, że lider tej wspólnoty mówił, że tak, to był przełom 2013-14, i on mówi tak, 2014 to będzie rok w ogóle przełomów, proście Pana, żeby Wam potwierdził znakami, że marzenia, które macie, że On je chce spełnić, nie? Proście Boga o słowo. Ja sobie myślę, jakiś oszołom, nie? Tak, wiecie, nie byłem przygotowany na to, nie? Ale tak to we mnie pracowało z 8 dni. Myślę, dobra, napiszę. No i napisałem, jest to sfotografowane u nas w śpiewniku, który można kupić właśnie na tych naszych koncertach. Napisałem sobie, że tak, ja mam marzenie. To nie chodzi o podwyżkę w pracy, to nie jest prośba do Boga, co najwyżej do szefowej, ale do Boga to mam takie marzenie. Właśnie napisać hymn na SDM, nie? Na te SDM-y, że to tak chodzi za mną po prostu co tam te 3-4 lata, że tak, no skoro są w Krakowie, chciałbym, nie? I nie wiedziałem, jak modlić się do Boga o słowo, więc spojrzałem na krzyżyk, który wisiał na ścianie, on był plastikowy, ale pięknie udawał drewno. No i mówię, no to Panie Boże, modlę się o słowo. Bam, koniec, dziękuję, nie? Słuchajcie, nie minęła godzina, czytam Biblię. No i czytam tę Biblię i nagle widzę fragment Nikt nie dorówna Bogu Jeszurun. Myślę sobie, co to ten Jeszurun, nie? Chodziło o Izrael, a sobie się sprawdzę w tysiąclatce. I słuchajcie, poszedłem do półki, biorę tę Biblię i tak jakoś nieporadnie mi wyszło, że ta Biblia mi spadła, nie? Ona nie spadła na ziemię, ja ją złapałem, nie? I złapałem ją tak, że jakby palcem przedzieliłem w środku tej jej strony. Słuchajcie, i otwieram to tam, gdzie ten palec. Była Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 31, werset 19 i zaczynała się perykopa od fragmentu zapiszcie sobie teraz ten oto hymn. Ja sobie myślę, wow, no wow.
proście Boga o słowo, żeby potwierdził wam, że to marzenie jest jego. Zapiszcie sobie teraz ten oto hymn, nie? On tak mówi do Mojżesza. Ja pamiętam, że zrobiliśmy takie kolędowanie, spotkaliśmy się tam właśnie, tu ten ludzie charyzmatycy, tak, i liturgicy, bym powiedział, tak, no i ja przychodzę i mówię, wiecie, Bóg mi powiedział, że napiszę hymn na Światowe Dni Młodzieży. No to charyzmatycy, tak, amen, Bóg jest dobry, nie, w ogóle, wow, czad, nie, chwała Panu, nie. Ci z tej jakby drugiej opcji tak patrzą, mówię, no, skoro tak twierdzisz, no to może tak będzie. Swe pocieszenie nam daj i nim wypełnia. Rzeczywiście ta historia ma ciąg dalszy, bo tu mamy styczeń 2014, we wrześniu tego samego roku przyszła wiadomość, że my nie dość, że wygraliśmy ten konkurs. Po różnych perypetiach zahaczających o Watykan, tak, że ta piosenka zwyciężyła. Co więcej, nie było jeszcze, nie było wielkiego chóru Adama Sztaby, który potem tym dyrygował wszystkim i propozycja nagrania tego hymnu przyszła do nas. Co też znajdowało potwierdzenie w piśmie, gdzie jak chodziło, ja znowu to czytałem w Księdze Wyjścia i o to, jak robić przybytek, tak, i że tam był Oholiab i jeszcze jeden, co już nie pamiętam, jak miał na imię, i że to oni mieli zrobić i tak to odniosłem do nas, no i tak się stało, że my, ludzie ze wsi, bez wykształcenia, mieliśmy nagle nagrać, zrobić produkcję, de facto dla całego świata, no i poszliśmy i... Ważne też jest, że zespołu wtedy jeszcze nie było. My kompletowaliśmy zespół ze znajomych nam ludzi, prosiliśmy przyjaciół do chóru, nie do zespołu. Słuchajcie, no, przyjdziecie z nami na nagranie, mamy nagrać hymn Światowych Dni Młodzieży. Więc to wszystko było tak, tak bardzo zaskakujące, a jednocześnie ja pamiętam ten czas bardzo dobrze, że pomimo właśnie tego braku wykształcenia, jakby takiego braku umocowania ludzkiego, ja czułam, że to jest moje miejsce, że Pan Bóg mnie tam postawił i ja po prostu mam iść i to zrobić, na, jakby takimi siłami, jakie mam, jakie są mi dane, i wierzyłam, że będzie dobrze. Mimo, że tak po ludzku to było strasznie szalone, wiecie, bo my weszliśmy do Alverni, do ogromnego, profesjonalnego studia i byliśmy troszkę przerażeni, jak my sobie w ogóle z tym wszystkim poradzimy. Natomiast wyszło chyba dobrze, bo już po opublikowaniu hymnu odbiór był tak dobry i tak wiele drzwi nam otwarto, że pomyśleliśmy, że trochę tak głupio się rozejść i nic dalej nie robić, skoro Bóg daje nam takie namaszczenie, żeby ludzi właśnie, żeby Kuba pisał te piosenki, które mają poruszać tego ducha w ludziach, a my mamy je śpiewać, mamy je grać, no to dlaczego mamy się rozchodzić? To zakładamy zespół. Hosanna, synowi Dawida, Hosanna, na wysokości. Ale historia jest przejmująca, dlatego że to, co jest też ważne w niej, to, że no ja na przykład stawałem przed Panem z taką pretensją, że masz wszystko dla wszystkich, a dla mnie nic. Nie? I to było moje doświadczenie właściwie 30 lat mojego życia. Nie? Że no, nic dla mnie nie masz. Że ja nawet nie wiem, po co ja jestem. Ja jestem z pierwszego wykształcenia prawnikiem, bardzo nieszczęśliwym prawnikiem. Notariuszem, który po pierwszym tygodniu wiedział, że nie chce tego robić, a siedział tam 7 lat. Nie? 7 chudych lat, teraz mam tłuste. Ale nie chciałem tego robić i pytałem, co ja mam robić. I nagle wiecie, to doświadczenie, kiedy człowiek wpada w ten nurt Bożej łaski, a to nie jest taki strumyczek malutki, nie? To jest rwący potok, nie? To jest potężna rzeka, nie? Która jak nas po prostu wzięła i porwała z tych miejsc, w których żeśmy byli, no to myśmy rzeczywiście nagle stajemy, wiecie, tu Alvernia, to jest największe chyba studio w Polsce, jakie było.
patrzymy i po prostu, a tu w uszach, nie, że dajesz nam po prostu w dziedzictwo posiadłości pogan. Będziemy płaczą, po prostu płaczemy, co się dzieje, nie? Jakby nigdy tego nie było. Jakby ten Bóg milczał, po prostu jak w pewnym momencie huknął, a zaczął stwarzać na nowo, no to myśmy stali po prostu w tak ogromnym szoku, no, wow, nie? Zawsze drudzy, zawsze jacyś tacy, nie? No i też to doświadczenie nasze tych ostatnich, ile to już będzie, 7 lat, jak zespół istnieje? No, zaczynaliśmy za młodu. No, tak, no to już kawałek czasu temu. Jakby widzimy, że to się nie zatrzymuje, że cały czas jest więcej. I pomimo naprawdę małych takich zabiegów z naszej strony, bo my nie zabiegamy, wiecie, o sławę, my nie reklamujemy się, nie opłacamy postów na Facebooku, naprawdę nie prowadzimy żadnych akcji marketingowych, serio, nie robimy tego. I od lat gramy mnóstwo koncertów, wręcz jest za dużo propozycji względem tego, ile mamy możliwości, żeby je grać. I ja to odczytuję naprawdę jako nieustanne Boże błogosławieństwo i takie namaszczenie do tego, co mamy robić. I jest też jakby wynagrodzenie finansowe się pojawia i to też jest fajne, bo możemy naszym rodzinom dać utrzymanie z tego, co tutaj robimy. Tak. I to jest tym bardziej niesamowite, że nie zabiegając o to, że to w ogóle to jest, wiecie, w kategoriach takich ludzkich, światowych, to w ogóle idzie w poprzek logice, nie? Że jednak ludzie, żeby pracować, no to jakieś, wykonują jakieś staranie o to, zazwyczaj, nie? Znaczy, oczywiście my jak wychodzimy na scenę, robimy to najlepiej, jak potrafimy, jesteśmy przygotowani, piosenki są świetne, oczywiście staramy się, ale w kwestii takiego, wiecie, takiego walczenia o to po światowemu, nie robimy tego. Widzimy, że jest to nam dane. W tobie coś nie dał w grobie zapomnieć mnie, lecz sam złemu głowę starłeś, bramy mi otwarłeś nieba, bo tyś mój Bóg i Pan. Eloi, 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 zawsze przed mnie bądź Eloi. Powiedziałeś, że jesteś katoliczką. Ja na przykład jestem osobą wierzącą, ale nie uznaję się ani jako katolik, ani jako protestant, po prostu jestem osobą wierzącą. A dzisiaj jesteśmy na evencie, gdzie są też różne środowiska, są też protestanci, są katolicy i to środowisko się polimeryzuje, można powiedzieć. Wszyscy wspólnie zaczynają uwielbiać Boga. Co o tym sądzicie? Czy to jest dobre? Czy my bardzo tego pilnujemy od samego początku istnienia Niemagotu, żeby pieśni nawiązywały do tego, co mamy w chrześcijaństwie wspólne. Nie? Jakby to są takie rzeczy, które są pasjonujące. Życia nie starczy, żeby je odkrywać, tak? Właśnie, że to, co zrobił Chrystus na krzyżu, tak? To w ogóle właśnie, no kwestia Jego zmartwychwstania, tak? Tak niezrozumiana przecież często przez ludzi, tak obca, nie? Nam jest tak łatwo się utożsamiać z krzyżem, z cierpieniem, nie? Ale z Bożą chwałą na przykład ciężko i to te akcenty też są porozkładane różnie po różnych wspólnotach. W naszej rzeczywiście tak jest, mamy Wielki Post, wow, po prostu wszyscy są zachwyceni. Jest Wielki Post, mamy pełne ręce roboty, tak? My katolicy mamy drogi krzyżowe, mamy gorzkie żale, tak? I nagle Chrystus zmartwychwstaje, no idziesz do chałupy i nie wiadomo, co z sobą począć, tak? A tu się dopiero zaczyna, nie? Jakby zaczyna się ta historia i to jest... I o tym jest ten zespół. Że Ola o tym wspomniała, bo rzeczywiście jest tak, że czujemy się posłani i do wszystkich, ale czujemy się też posłani do tej naszej wspólnoty, super, nie? Tak. Żeby... No ale właśnie, no to jest to, nie? Że jakby widzimy też jakieś takie niedostatki czy braki tego naszego przeżywania wiary, nie? Że ta Biblia jest jakoś, nie wiem, marginalizowana, że ona jest nieznana, że to słowo jest nieprzemodlone, co nieusłyszane, nie? Że ono nie miało okazji, żeby sprawić w nas tę pracę, z którą ono przychodzi. Nie?
właśnie to zmartwychwstanie, nauka o usprawiedliwieniu, przecież tak, też tak zaniedbana bardzo, nie? Więc to jest coś, co staramy się robić na naszym gruncie, bardzo wyraźnie. Zresztą ja swoją wiarę zawdzięczam osobom spoza mojej wspólnoty, nie? Jakby to ich świadectwo mnie ocaliło, ich świadectwo mnie zachęciło do tego, żeby walczyć, nie? Ja nie wiem, miłość do Jezusa zawdzięczam Derekowi Prince'owi, tak jak napisał książkę o Za cenę krwi, gdzie opisał, co się na krzyżu wydarzyło. My o tym śpiewamy w Hosannie, nie? Mnie tego nie nauczono na moim podwórku, nie? Więc ja na przykład wracam, ale zaczerpnąwszy stamtąd, nie? Więc ja jestem przeszczęśliwy, że mnie to, w żaden sposób mnie to nie ogranicza, nie? Ja myślę, że też takim dowodem na rzecz naszej pracy na rzecz jedności jest to, że często pojawiają się pytania, to kim wy jesteście, katolikami czy protestantami? Mamy to samo w telewizji. No, bo jakby z samego repertuaru nie da się wywnioskować, kim my jesteśmy, nie? I my często tak przewrotnie odpowiadamy, a czy to ma znaczenie, nie? Dlaczego pytasz? Dlaczego ma to dla ciebie znaczenie? I wchodzimy w rozmowę lub nie, ale te pytania rzeczywiście się pojawiają. I to jest super. Tak, to jest super. Mamy dokładnie takie same pytania. My zawsze mówimy, że jesteśmy telewizją dla Polaków, a nie dla jakichś denominacji. Tak jest. Po prostu wykonujemy misję Boga. I piękne jest to, że pismo może być właśnie takie uniwersalne, że można tak wychwalać Boga. Ale czy zdarzyło wam się właśnie jakiś zarzut, że jesteście za bardzo katolicy albo za bardzo protestanci? No ja myślę, że ja się jakoś bez trudu bronię. Pamiętam, kiedyś zostałem poproszony do radia na wywiad, no i właśnie redaktor mi powiedział, no a jak to właśnie tu z tymi, jak to macie z tymi protestantami, no bo przecież my to tu tak mamy całą tę pełnię środków zbawienia. Ja mówię, mnie to tak zszokowało, bardzo zabolało mnie to pytanie, bo mówię, aha, ja mówię, tylko że mam wrażenie, że mówisz o... To trochę tak, jakbyś miał suto zastawioną lodówkę i tylko zamkniętą na klucz i zgubiony klucz do tej lodówki, nie? Ja mówię, bo ja bym się nie najadł, żeby nie protestanci. Mnie w ogóle nie, jakby to oni mnie zachęcili do tego, żeby w ogóle podejść i tę lodówkę jakoś otwierać i tam grzebać, nie? Ja mówię, że bardzo mi się nie podoba to, co mówisz. Ja mówię, więc albo zmienimy temat, no albo no będzie to trzeba tak wyemitować, no bo... No nie, zresztą ta wspólnota też była bardzo ekumeniczna, nie? O, ja pamiętam konferencje, jakieś nauczania właśnie moich znajomych protestantów. To jest cudowne. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie a propos Wenny przy pisaniu tekstów. No, bo padło parę razy, tak, że jesteś autorem większości tekstów, czy wszystkich? Wszystkich. No, tak sobie wyobrażam, że to praca artysty, bo to jest jednak tworzenie. Jak to u ciebie wygląda? I to jest pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Bo nie pamiętam. Ja mogę odpowiedzieć. Kuba po prostu siada i zapisuje piosenkę w 5 minut, jak ją ma w głowie. Jak jej nie ma, to przez 3 lata nie zapisuje nic. To ja się niecierpliwie, nic. No. Ja się złoszczę wtedy. Dlatego ja też się śmieję, czasem to mówię na koncertach, że dla mnie to jest dowód na to, że te piosenki są dane z nieba. Przez Kuby talent, przez jego uwarunkowania takie ludzkie, bo jesteś, no pięknie się posługujesz słowem, ale też pięknie się posługujesz dźwiękiem. Natomiast to nie jest możliwe, żeby, wiecie, pięciozwrotkową piosenkę napisać po prostu, a ja byłam tego świadkiem, na kolanie on na próbach zapisywał brakujące zwrotki i już nie za wiele było potem zmieniane w tych tekstach, więc dla mnie jest to po prostu dowód na działanie Ducha Świętego w świecie i mam nadzieję, że jeszcze Kuba wiele piosenek napiszesz. Mamy nadzieję. Bardzo. My niestety musimy powoli kończyć, chcielibyśmy zadać jeszcze wiele pytań, bo naprawdę bardzo miło się rozmawia. A naszymi gośćmi był Olaj i Kuba z zespołu Nie ma go tu. Dzisiaj grałem koncert. Mam nadzieję, że niedługo zobaczycie fragment na naszej antenie. Bądźcie z nami i życzymy wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.